Dobrze, także witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Pozwolę sobie tylko przestać udostępniać ekran i przejdziemy do części polegającej na rozmowie z naszymi znamienitymi ekspertami. I tak. Tak, zapraszam Państwa do obejrzenia komentarza, w którym eksperci opowiedzą o wewnętrznej sytuacji w Iranie związanej z protestami, które wybuchły tam w zeszłym roku, oraz o ich międzynarodowych reperkusjach. Patronami wydarzenia są Instytut Polityk Publicznych, Europe Direct Kraków, Forum Młodych Dyplomatów i Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji. A naszymi znamienitymi gośćmi są dr Paulina Niechciał, etnolożka, iranistka i socjolożka. Pracuje w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na stanowisku adiunkta. Posiada duże doświadczenie badawcze z terenów Iranu i Tadżykistanu. Zajmowała się także badaniami diaspor w kontekście amerykańskim, a w Afganistanie pracowała jako tłumaczka języka perskiego i dari. Autorka monografii naukowej poświęconej współczesnej społeczności Zaratusztian w Iranie, a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Bardzo mi miło, że mogę z Państwem tutaj być dzisiaj. Kolejnym gościem jest ambasador Krzysztof Płomiński, politolog, dyplomata i komentator spraw bliskowschodnich. Doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej, członek Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomacji, wykładowca UJ, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku oraz w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej... Miło mi, dzień dobry. Tak, i przy okazji chciałem przypomnieć naszym widzom, że książkę autorstwa pana ambasadora Arabia Incognita można pobrać bezpłatnie ze strony Instytutu Polityk Publicznych i link znajdzie się w opisie tego materiału, także zachęcam gorąco do pobrania. I tak, przechodząc do właściwej części naszego spotkania, tak, mija piąty miesiąc od tragicznej śmierci Mahszy Jiny Amini. Tak, i wydarzenie to stało się zapalnikiem sprzeciwu wobec reżimu Islamskiej Republiki Iranu, którego wyrazem są te tłumy Irańczyków, które wyległy na ulicę, aby protestować. I pierwsze pytanie, które chciałbym zadać pani doktor, Jakie tło społeczno-polityczne towarzyszyło i towarzyszy temu ruchowi i o jakiej skali tych masowych protestów mówimy? Jak wygląda przebieg wystąpień przeciwko reżimowi? Dziękuję bardzo za to pytanie. Ono jest bardzo szerokie, bo o jakim tle protestów mówimy, to trudno de facto odpowiedzieć w paru słowach, dlatego że tak, bezpośrednim zapalnikiem do tych protestów była, jak już pewnie większość naszych słuchaczy wie, była właśnie śmierć młodej dziewczyny, Kurdyjki, która przyjechała do Teheranu, została zatrzymana na ulicy za to, że jej strój nie był do końca zgodny z wyobrażeniem służb na temat tego prawidłowego stroju muzułmańskiego. Ona została aresztowana i po 2 dniach okazało się, że nie żyje, zmarła. No, trafiła do szpitala, prawdopodobnie wskutek po prostu tortur. Tam były też próby uciszenia lekarzy, którzy nią się zajmowali. No, sprawa bardzo niejasna, natomiast to był taki bezpośredni zapalnik tych protestów. Więc kwestie związane z prawami kobiet, kwestie związane bezpośrednio z tym hidżabem, czyli tym odpowiednim strojem dla kobiety z punktu widzenia islamu, który tak naprawdę nigdzie do końca nie jest określony, ale to też jest kwestia taka bardzo symboliczna, prawda? Bo to chodzi w ogóle o sytuację kobiet, właśnie o prawa kobiet, o to, jak islam postrzega kobiety, nie tylko jak się mają ubierać, ale że mają się odpowiednio zachowywać, prawda? Być, nie wiem, pokorne, czyste, poddające się męskiej władzy i tak dalej. Kwestia w ogóle, jeśli rozmawiamy o tle, to kwestia
można powiedzieć, kobiecego polityki wobec kobiet i tego właśnie stroju, który ją symbolizuje, to jest taka kwestia, która we współczesnym Iranie w ogóle się w różnych kontekstach pojawia. Więc ten hidżab wykorzystywany politycznie, on jest w dwudziestowiecznym Iranie od dawna wykorzystywany jako narzędzie przez na przykład Szacha Reze Pahlaviego w nieco inny sposób. On z kolei zakazał kobietom zakładania takiego muzułmańskiego stroju. Więc to jest takie narzędzie, które się w irańskiej polityce pojawia. Po rewolucji islamskiej, kiedy to stosunkowo unowocześnione prawo, różnego typu prawa, które w tym państwie Pahlavich były, one po rewolucji islamskiej w 79 roku zostały sprowadzone do takiego, można powiedzieć, takiej trochę mieszanki między właśnie jakimś nowoczesnym postrzeganiem, nie wiem, konstytucji, kodeksu karnego i tak dalej, a właśnie prawem wynikającym bezpośrednio z szariatu. W związku z czym kobieta stała się przede wszystkim na powrót, tak jak dawniej było, właśnie żoną, matką. I pojawił się też ten hidżab. On się pojawił bardzo szybko, właśnie łącznie z innymi kwestiami, tak jak mówię, to musimy traktować też bardziej symbolicznie, ale sam strój muzułmański pojawił się właściwie bardzo szybko. Khomeini bardzo szybko kazał kobietom ubierać się odpowiednio, najpierw w administracji publicznej, potem właściwie wszystkim. To nie było coś, czego kobiety się spodziewały. Kobiety brały udział w rewolucji islamskiej bardzo szeroko. Niektóre nosiły hidżab, bo on przed rewolucją był, nosiły różne wersje hidżabu, powiedzmy. Nosiły strój zgodny z takim muzułmańskim wyobrażeniem, zakrywały głowy, bo to był taki trochę symbol tego takiego zjednoczenia przeciwko dyktaturze. Ale trochę się nie spodziewały, że zaraz jak rewolucja wygra, to się obróci przeciwko nim i będą musiały po prostu cały czas to nosić. Więc były protesty też zaraz właśnie po wprowadzeniu tych przepisów. Już nie wchodząc w szczegóły, generalnie te protesty niczego nie zmieniły i to, co mamy w Iranie, no to mamy właśnie obowiązek przestrzegania odpowiedniego, choć nigdzie dokładnie niezdefiniowanego stroju kobiet bez względu na religię. To dotyczy nie tylko muzułmanek, wszystkich kobiet, czy to właśnie też mniejszości religijnych, czy turystek również. Ale za tym idą różne kwestie związane z traktowaniem kobiet w tym patriarchalnym państwie, jakim jest Iran. Różnego rodzaju przepisy dyskryminujące wobec kobiet, stawiające je na pozycji niższej niż mężczyźni. Pewnie takie rzeczy, które gdzieś tam państwu z islamem w ogóle mogą się kojarzyć, jak nie wiem, mniejsze prawo do dziedziczenia, jak kwestia tego, że kobieta ma mniejsze możliwości do na przykład, mniejsza wartość jest jej zeznania w sądzie i tak dalej. Więc to wszystko w Iranie jest. A równocześnie mamy takie społeczeństwo, które jest społeczeństwem bardzo młodym, społeczeństwem, które ma dostęp do internetu, które widzi, że żyje się, można żyć inaczej, które chciałoby, prawda, trochę, no chciałoby żyć tak, jak widzi, że inni ludzie żyją, że się, nie wiem, człowiek ubiera w to, co chce chociażby, prawda, bo to jest ten nasz tutaj punkt wyjścia, ale też te protesty, to są protesty, które mają też bardzo duży, tam są takie wątki ekonomiczne, dlatego że sytuacja w Iranie w ostatnich latach jest sytuacją gospodarczo bardzo trudną, ogromna inflacja, nie wiem, w takie analizy, które pokazują, że w samym grudniu zeszłego roku rial, czyli waluta irańska, straciła prawie 1/3 swojej wartości, więc jest po prostu dużo, dużo biedy, dużo niezadowolenia. Więc te protesty mają bardzo różny charakter. One z jednej strony właśnie dotyczą kwestii kobiet i szerzej pojętych różnych kwestii społecznych, społeczeństwo, które chce innego życia,
a z drugiej strony społeczeństwo, które po prostu chciałoby żyć lepiej też w sensie takim ekonomicznym. I na przykład w ostatnim czasie były bardzo duże protesty sektora tego naftowo-gazowego, gdzie robotnicy domagali się lepszych warunków pracy, lepszych płac, da więc tego typu też właśnie protesty się w tym Iranie teraz odbywają. Więc tak, to tak w skrócie. Oczywiście, jeśli jest jakieś pytania, żeby coś doprecyzować, to ja odpowiem, ale tak jak mówię, to są różne kwestie. To są kwestie tak społeczne, jak i ekonomiczne. Widać ewolucję tych protestów. To jest tak, pan pytał o skalę, więc teraz na pewno jest ich mniej. One zostały bardzo mocno stłumione i ludzie też są zmęczeni. Bardzo dużo osób zostało aresztowanych. Więc to też jest bardzo trudne, prawda? I to długo też już trwa. Więc one zdecydowanie teraz ta skala jest mniejsza. Natomiast to się zaczęło od protestów i właśnie w Kurdystanie, skąd ta bohaterka tej pierwszej historii Mahsa, czy też Jina Amini, to jest jej kurdyjskie imię, pochodziła. Teheran oczywiście jako centrum kraju, ale też to się rozlało na inne miasta właśnie w różnych innych częściach Iranu. Protesty też, o których trzeba powiedzieć, to są protesty związane z mniejszościami etniczno-religijnymi. Pewnie do tego tematu podejrzewam, że jeszcze wrócimy, ale tu warto powiedzieć też prowincja Sistan i Baluchistan na południowym wschodzie kraju. No i właściwie w bardzo różnych miejscach różnego, prawda, różne działania. No i też mówiąc o skali, trzeba powiedzieć, że to jest, mówi się o, ja tutaj nawet takie dane sobie znalazłam, żeby Państwu dokładnie powiedzieć, dane z początku stycznia tego roku, które przygotowane przez organizacje dotyczące, które zajmują się prawami człowieka, że to jest na początku roku 19 200 osób, które zostały zatrzymane w wyniku tych protestów, prawda? Więc to też, jeśli mamy tylu zatrzymanych, to też pokazuje ogromną skalę tego wydarzenia. 516 na 3 stycznia, 516 osób, które zginęły. 4 osoby, na których wykonano też wyrok śmierci i mówi się o około 100 osobach, które takiemu wyrokowi mogą zostać poddane. Więc myślę, że to też pokazuje pewną skalę. Dziękuję pięknie za tak obszerny wstęp do tego tematu. I chciałem zapytać teraz pana ambasadora. Czy pana zdaniem ruch ten doprowadzi do znaczących zmian politycznych w kraju? Ja bym zaczął od tego, że ruch protestu w Iranie ma bardzo długą tradycję. Pierwsza regionalna rewolucja, która wybuchła na Bliskim Środkowym Wschodzie w 1906 roku, kiedy domagano się demokratycznych praw, konstytucji, również praw kobiet. No, ona została utopiona w krwi po krótkim czasie i nie będę rozwijał, ale warto na to zwrócić uwagę. Druga taka fala protestów, a właściwie rewolucji, miała miejsce w 1953 roku, kiedy Irańczycy na krótko dobili się demokratycznego rządu premiera Mossadegha, który zaczął reformy demokratyzujące kraj, bardzo głębokie, i jednocześnie chyba przed niektórym partnerom zagranicznym za bardzo na odciski, ponieważ znacjonalizował ropę naftową. I tutaj, tak jak w 1906 roku, zarówno miejscowa władza, czyli ta konserwa miejscowa skupiona wokół szacha, jak i partnerzy zagraniczni, w pierwszym przypadku Rosja i Wielka Brytania, w drugim przypadku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, razem z lokalnymi siłami utopiły tak naprawdę w krwi po pewnym czasie ten zryw społeczny.
I wreszcie mamy 79 rok. Chciałbym zwrócić uwagę, że to jest okres bardzo bliski również przybliżającym się wówczas zmianom w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej i zmianom w skali światowej, które potem nastąpiły. Czyli po okresie raz tych zrywów, po drugie rządów szacha i represji, Irańczycy wreszcie mieli władzę, która wydawała się, tak jak pani doktor mówiła, że będzie wychodziła bardziej naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. No w rzeczywistości wiele czynników zaważyło na tym, że tak się nie stało. Zarówno ten element takiej bardzo konserwatywnej teokracji, która obowiązuje, która istnieje w Iranie, jak również warunki zewnętrzne, czyli praktycznie rzecz biorąc zepsucie od samego początku rewolucji islamskiej relacji Iranu z krajami zachodnimi, przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi. I tu było wspomniane również o tych sankcjach. Kiedyś ich liczyłem, że to było ponad 2000, już chyba się mało kto poza specjalistycznymi komputerami orientuje, jakie faktycznie one jest, które też przyczyniły się w dużym stopniu do obecnej sytuacji, zwłaszcza w ostatnich latach po zerwaniu przez prezydenta Trumpa porozumienia nuklearnego. I mamy również okres nieco wcześniejszy, bo 2019 rok, który była również fala ogromna protestów, Irańczycy to nazywają zamieszkami. No i trzeba powiedzieć również w kontekście rozpatrywanych przez Unię Europejską sankcji, że oczywiście przy tego rodzaju pokojowych protestach czasami też się zdarzają protesty, które wymykają się spod kontroli czy organizatorów, czy tu, gdzie są zorganizowane spontanicznie. I tutaj również dochodzi do oczywiście ewidentnych naruszeń prawa. W moim przekonaniu, mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość jeszcze mówić o tym, te obecne protesty też wiele nie zmienią. Dlaczego? W bardzo krótkim jakimś skrócie. Przede wszystkim dlatego, że władza w Iranie jest w dużym stopniu zerodowana, ale jeszcze nie zużyta. Tam nastąpiło okopanie się systemu. To są zarówno strażnicy rewolucji, to są organizacje, które są z nimi związane, to jest armia, to są setki tysięcy ludzi, łącznie prawdopodobnie koło miliona licząc z armią, którzy w różny sposób zaangażowani są w służbie reżimu, korzystają z tego reżimu również gospodarczo. No i jest to coś, z czym musimy mieć do czynienia. Druga sprawa to, jeżeli chodzi o podejście przede wszystkim z Zachodu, bo ten jest aktywny w stosunku do tego, co się dzieje w Iranie, to myślę, że w dalszym ciągu z punktu widzenia Zachodu ważniejsze jest, żeby doprowadzić do reaktywacji porozumienia nuklearnego z Iranem, niż żeby za wszelką cenę popierać ruchy protestu, co do których oczywiście wiadomo, że one powinny zmieniać Iran, ale to jest jeszcze perspektywa odległa. Druga sprawa, którą chciałem też poruszyć i która bardzo rzadko w kontekście Iranu jest podnoszona w Polsce, to jest szersze tło regionalne. Tego, co się dzieje w Iranie i również wielu przyczyn, które stoją za obecnymi protestami, nie można rozpatrywać w oderwaniu od tego, co działo się, żeby już nie uciekać się dalej w historię, w ramach rewolucji arabskiej w 2011 roku i w kolejnych latach, czy chociażby od protestów w sąsiednim Iraku, które też doprowadziły do, w poszczególnych okresach, do ogromnych ofiar, przede wszystkim młodych ludzi buntujących się też przeciwko rzeczywistości, tej rzeczywistości, która jest oczywiście inna, w innym wymiarze niż w Iranie, ale jednocześnie jest tą rzeczywistością, która powoduje, że młodzi ludzie szukają jakiegoś modelu dla rozwoju, dla zapewnienia swojej lepszej przyszłości, miejsc pracy, przeciwko korupcji, przeciwko różnego rodzaju patologiom społecznym, które występują. I ostatnia rzecz tutaj w tym moim pierwszym wejściu,
to chciałem również zwrócić uwagę na znaczenie dla tego, co się dzieje w Iranie, spraw u sąsiadów. W jakim stopniu Iran przeżywa w tej chwili kompleks oblężonej twierdzy. Praktycznie rzecz biorąc nie ma sojuszników, przynajmniej takich od strony formalnej. Próbuje w warunkach sankcji funkcjonować i niejednokrotnie mu się to całkiem nieźle udaje, przynajmniej w tych podstawowych sprawach, a jednocześnie musi zwracać uwagę na to, co się dzieje po sąsiedzku. Przede wszystkim u tego największego sąsiada, czyli Arabii Saudyjskiej, która w tej chwili przeprowadza bardzo gruntowne reformy. I myślę, że w jakimś stopniu dla ajatollahów w Kum czy w Teheranie jest to też sygnał, no przecież nie możemy iść taką drogą, bo ten kraj, który jest dla nas nieprzyjazny, który jest w innych sojuszach niż Iran, postępuje tak, a nie inaczej i to jest z naszego punktu widzenia nie do przyjęcia. I jeszcze jedno zdanie na temat samego Iranu, tak jak patrzymy na niego z zewnątrz. No myślę, że tutaj wszyscy, którzy słuchają naszego programu, muszą pamiętać, że to jest duży kraj, 90-milionowy. To jest kraj większy od Turcji, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. No i na tym Bliskim Wschodzie, mający rzeczywiście potężne wpływy w krajach sąsiednich, zarówno tych najbliższych jak Irak, jak i tych bardziej odległych, takich jak Jemen. Druga sprawa, jest to kraj o niezwykle ważnym położeniu strategicznym. Trzecia sprawa, jeżeli popatrzeć na zasoby naturalne Iranu, no to jest zgenerowane zasoby ropy i gazu, to je dają Iranowi pierwsze miejsce na świecie. Obliczone jest, że dzisiejsze zasoby Iranu, gazu tylko, wystarczyłyby na zaspokojenie 90-letniego zapotrzebowania Unii Europejskiej na ten surowiec. Także mamy tutaj z punktu widzenia gospodarczego w warunkach wojny z Rosją, kiedy mamy de facto w Europie odcięte źródła zaopatrzenia w ropę i gaz ze strony Rosji, mamy tutaj jedyną alternatywę energetyczną, praktycznie rzecz biorąc taką realną, czyli to jest Bliski Wschód. Obecnie to jest przede wszystkim Arabia Saudyjska i kraje arabskie łącznie z Irakiem, ale Iran jest tą potężną rezerwą, którą trzeba brać pod uwagę. Podobnie jak kwestia programu nuklearnego, który powoduje najwyższe zaniepokojenie na świecie i który w dalszym ciągu jest ogromnym problemem. Czyli wpisanie Iranu w tę geopolitykę, zwłaszcza w okresie tutaj związanym już z agresją rosyjską na Ukrainę, dodaje temu krajowi wagi i oczywiście w przypadku różnych państw i europejskich, i nie tylko europejskich, Stanów Zjednoczonych, ale także Chin, które bardzo w ostatnim okresie zmieniły podejście do Iranu, daje po prostu pewnego rodzaju obraz wagi, znaczenia, a jednocześnie no, potrzeby spokojnego planowania polityki, reagowania na to, co się w Iranie dzieje. Jeżeli mówimy o perspektywie regionalnej, to chciałem się zapytać pani doktor, jak państwa Azji Środkowej zareagowały na te wydarzenia w Iranie? Ja jeszcze może chciałam tylko, jeśli mogę oczywiście tutaj coś dopowiedzieć do tego poprzedniego pytania o te perspektywy jakieś. Też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że w Iranie no właściwie nie ma jakiejś takiej realnej, silnej opozycji, która mogłaby jakąś zmianę, prawda, wprowadzić, że to jest taki bardzo, to są takie bardzo oddolne ruchy, co się dzieje. Możemy mówić, jak
jakichś takich sieciach powiązań, ale nie ma jakiegoś lidera, który miałby, prawda, nagle przejąć władzę, za którym wszyscy by stanęli. Można powiedzieć, pani doktor, jedyny taki lider potencjalny to był generał Kasimi, który został zlikwidowany i który w warunkach irańskich miał ten potencjał, dający możliwość doprowadzenia do jakichś głębszych zmian w tym kraju. Tylko, no, czy to są takie zmiany, jakich społeczeństwo by chciało, prawda? Bo to rzeczywiście... Już się nie dowiemy. Jak się też trochę tutaj, jak bardzo słusznie pan ambasador wspomniał, że bardzo silne są właśnie ci strażnicy rewolucji, czyli taka, nie wiem, czy wszyscy państwo z nas słuchający wiedzą, czyli taka po prostu zideologizowane wojsko, które jest osobne od takiego, odrębną, prawda, instytucją od wojska, takiego zwykłego, że tak powiem, które ma bronić też właśnie tych ideałów rewolucji. Ono rzeczywiście, tak jak tutaj usłyszeliśmy, ono ma naprawdę macki wszędzie. Więc jeśli tak się myśli, kto mógłby przejąć władzę po tych, jak to ostatnio jeden z duchownych sunnickich powiedział właśnie o tych 80-90-latkach, którzy rządzą teraz w Iranie, czyli tych, no, starcach z perspektywy większości społeczeństwa, no to właściwie ewentualnie mogła być zmiana taka w kierunku wojskowym, co myślę, że nie jest tym, czego to społeczeństwo oczekujące zmiany by chciało. Wrócę do tego pytania o Azję. Ja chyba wolę, jak mówimy o Azji Centralnej niż Środkowej, bo ta Środkowa trochę się kojarzy z taką kalką z rosyjskiego języka, ale... Znaczy, jeśli rozumiemy ją szeroko i zaczniemy i włączymy tutaj nawet Afganistan, myślę, że to ważne parę słów powiedzieć, bo to ten kraj taki bliski, też bliski kulturowo, to no, sytuację, jaką mamy w Afganistanie, państwo znają, w 2021 roku w sierpniu talibowie wrócili do władzy, ale tam odbyły się na przykład pod koniec września ubiegłego roku, odbył się taki bardzo niewielki, to było jakieś około 30 kobiet, które zebrały się przed ambasadą irańską w Kabulu właśnie, żeby poprzeć swoje siostry w Iranie. To oczywiście zostało od razu gdzieś tam rozgromione i, prawda, strzelały służby w powietrze, żeby je wystraszyć, co też pokazuje, prawda, sytuację 30 kobiet i musimy aż w taki sposób się z tym rozprawiać, że tak powiem. I te aktywistki afgańskie mówią, że to jest dla nich takie to, co się dzieje w Iranie, że te Iranki protestują w swojej sprawie. To jest dla nich w jakiś sposób inspirujące. Chociaż w Afganistanie jest, prawda, no wiele nie można zrobić i rzeczywiście gdzieś tam takich możliwości nie ma. Sytuacja, jeśli w ogóle, no, etyczne jest porównywanie sytuacji w tych dwóch krajach w takim sensie właśnie represji, to mamy sytuację jeszcze gorszą właściwie w Afganistanie. Myślę, że też jest taki, w takich środowiskach, które chciałyby coś zmienić, jest trochę żalu, że Irańczycy w ogóle protestujący, że to daje tak duży oddźwięk gdzieś na świecie, a to, co się dzieje w Afganistanie, jest tak traktowane z mniejszym zainteresowaniem. Jeśli chodzi o kolejny kraj, którym ja się interesuję, czyli Tadżykistan, to z tego, co trudno tutaj mówić, żeby Tadżycy mogli w ogóle w jakiś sposób się gdzieś wypowiadać. To też jest dyktatura. Mało tego, teraz z tego, co wiem, Emomali Rahmon, czyli wieloletni już prezydent Tadżykistanu, raczej szuka z Iranem jakiegoś zbliżenia, bo no, sytuacja też na granicy tadżycko-kirgijskiej jest mało korzystna, więc też dobrze mieć jakiegoś kolejnego sojusznika, więc tam jakoś latem były rozmowy takie na najwyższych szczeblach, no więc też trudno tutaj, prawda, spodziewać się jakiejś takiej reakcji, natomiast no, też trudno się spodziewać jakiejś reakcji specjalnej po społeczeństwie, które no, generalnie też na ulicę nie wychodzi, a
co, że tak powiem, co ludzie myślą, no to trudno powiedzieć, nie będąc tam. No, Azja Centralna zresztą w tym momencie ma też swoje no, nieco inne problemy, oczywiście przede wszystkim w związku z wojną, którą Rosja prowadzi i to też na sytuację w Azji Centralnej oczywiście wpływa, więc to jest myślę taki dla nich teraz najważniejszy punkt gdzieś tam do zastanawiania się. Jak ty widziałeś za to? No jeszcze trochę wspólnego, Azja Centralna ma z Iranem, ponieważ takie kraje jak Tadżykistan czy Uzbekistan produkują słabne drony Shahid 136, które pewnie gdzieś tam też krążą po świecie, o czym warto przypomnieć w kontekście również dronów irańskich dostarczanych do Rosji i wykorzystywanych w agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Ale to tak jako przyczynek tylko do tego regionu. Panie ambasadorze, czy mógłby Pan rozwinąć nieco te reakcje Unii Europejskiej na te protesty i ogólnie sankcje i wszystko, co z tym związane, oraz przybliżyć, jak sytuacja jest komentowana w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych? No więc tak, myślę, że Iran od lat stanowi dla Zachodu, dla zachodnich demokracji potężny dylemat. Ja przypomnę tylko słowa profesora Zbigniewa Brzezińskiego, jeszcze doradcy prezydenta Cartera, no, który śnił czarny sen polegający na sojuszu Chin, Rosji i Iranu, czyli sojuszu, który by po prostu bardzo dużo zamieszał w świecie. Ten sojusz, on nie doszedł do skutku, ale współpraca Iranu zarówno z Chinami, jak i Rosją jest bardzo głęboka. Ona ma różny tutaj charakter, przy czym Iran stara się zachować swoją suwerenność, niezależność, ale no też realia po prostu są takie, jakie są. I Europa musi to postrzegać. W obecnych warunkach oczywiście polityka europejska zmierza do popierania demokracji, do popierania różnego rodzaju ruchów liberalizujących sytuację w bezpośrednim europejskim sąsiedztwie, ale ta polityka jest wysoce niekonsekwentna i w moim przekonaniu w przypadku Unii Europejskiej daleka od skuteczności. Wiosna arabska to bardzo pokazała. Tutaj nie ma Europa w dalszym ciągu wypracowanej koncepcji. W dużym stopniu również dlatego, że Bliski Wschód nie był postrzegany jako szczególnie strategiczny partner, zwłaszcza w zakresie energetyki. Sytuacja zmieniła się teraz. Rola Bliskiego Wschodu, w tym również Iranu, dla Europy wzrasta. I myślę, że tutaj istnieje pewnego rodzaju dualizm podejścia. Z jednej strony jest to kwestia wartości, które chcemy prezentować, a z drugiej strony kwestia interesów, gdzie jeśli te dwa elementy się ze sobą zderzają i są na kursie kolizyjnym, no to z reguły zwyciężają interesy. W tym przypadku również zapewne przywódcy europejscy muszą sobie zdawać sprawę, że tak jak było to w przeszłości, również w tym przypadku protesty w Iranie zasadniczych zmian nie zrobią, nie dokonają. Chociaż w moim przekonaniu po tym, co się w tej chwili w Iranie działo, sytuacja w tym kraju już nie wróci do tego, co było jeszcze rok wcześniej. W tej chwili, jak chyba wszyscy interesujący się sytuacją międzynarodową wiedzą, Parlament Europejski zaapelował do Komisji Europejskiej o nałożenie sankcji na strażników rewolucji, na osobistości irańskie, no a tak czy inaczej Komisja Europejska powiedziała, że na razie tego nie zrobi. Myślę, że ze strony Parlamentu Europejskiego jest to posunięcie, które też
trochę zmierzało do odsunięcia zainteresowania innymi sprawami, przede wszystkim korupcyjnymi, istniejącymi w Parlamencie Europejskim. Kolejna sprawa to Unia Europejska zdaje sobie sprawę z tego, jak delikatna jest w tej chwili sprawa bezpieczeństwa energetycznego Europy. Ja mówiłem tu o odcięciu surowców rosyjskich, o pewnym przesunięciu się na Bliski Wschód, tylko Bliski Wschód z dnia na dzień nie jest w stanie wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu Unii Europejskiej. To jest kwestia długich lat i z tym musimy się liczyć, bo to będzie wpływało na sytuację gospodarczą Europy. My tu mówiliśmy o Iranie, który różnego rodzaju problemy ma, styka się z tymi problemami, ale my również w Europie mamy problemy i klimatyczne, i dotyczące energii, dotyczące spraw bezpieczeństwa szeroko rozumianego, zmian globalnych w systemie handlu i ogniwach zaopatrzenia i tak dalej, i tak dalej. I tutaj no, wymagane jest też bardzo racjonalne podejście. Niedawno pan Borrell spotkał się z irańskim ministrem spraw zagranicznych w Jordanii. Szuka Europa też odblokowania rozmów nuklearnych w Wiedniu. Liczy, że po prostu w sytuacji właśnie przede wszystkim energetycznej, potrzeb energetycznych Europy, Iran będzie tym głębszym zapleczem. W tej chwili ze względu na sankcje no wiele operacji nie jest możliwych i niektóre kraje naruszają sankcje, niektóre blokują również zasoby zamrożone irańskie za granicą, a tego jest prawie 120 miliardów dolarów. Gdyby to zostało odblokowane, to również sytuacja Iranu, sytuacja ajatollahów, rządu, całego społeczeństwa jednocześnie wyglądałaby zupełnie inaczej. Chyba jednoznacznej polityki europejskiej w stosunku do Iranu nie ma i pewnie i być nie może, bo zbyt dużo niewiadomych tutaj występuje. Również dla Stanów Zjednoczonych jest to potężny dylemat. Zresztą związany również ze stosunkami z innymi sojusznikami w regionie, przede wszystkim Arabią Saudyjską. No cóż, sytuacja jest taka, że za prezydenta Trumpa porozumienie nuklearne zostało wypowiedziane i ja niejednokrotnie pisałem w pierwszym okresie, czy jeszcze przed objęciem przez prezydenta Bidena stanowiska, że tutaj Amerykanie powinni szybko podjąć takie działania, które pozwoliłyby z jednej strony odblokować rozmowy nuklearne, powrócić do tego porozumienia, być może nieco zmodyfikowanego, a jednocześnie rozpocząć proces łagodzenia i znoszenia sankcji. To się nie stało. W związku z tym ten dylemat pozostaje i pozostaje również zagrożenie ze strony Iranu, że jeżeli to wszystko będzie bez uregulowania międzynarodowego się odbywało, jeżeli chodzi o program atomowy, no to w którymś momencie staniemy wobec sytuacji, że Iran będzie miał bombę atomową i zmieni sytuację na całym Bliskim Wschodzie. A w tej chwili, no to co możemy powiedzieć, to co wiemy, wzbogacanie uranu w Iranie jest w tej chwili na poziomie 60%. Do 90 z kawałkiem potrzebnych do wyprodukowania bomby atomowej jeszcze jest droga pewnie dość daleka, ale jeżeli tutaj nie nastąpią zmiany, nie nastąpi przywrócenie pewnego ładu, który występował wcześniej, no to musimy się poważnie liczyć z tym, że Iran wejdzie w posiadanie broni atomowej. Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, bo tutaj jest ważne, ja wspomniałem wcześniej o Chinach. Chiny mają podpisany, wynegocjowany program współpracy strategicznej. W długoletnim okresie planowały gdzieś tam ponad 200 miliardów inwestycji dokonać
w Iranie. Natomiast w tej chwili również chyba ze względu na zmiany w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, odejście od tego globalnego wymiaru handlu, Chiny zdecydowanie ograniczyły swoje relacje z Iranem, ochłodziły stosunki, a wizyta prezydenta Xi Jinpinga w Riyadzie w grudniu ubiegłego roku pokazała, że tym głównym partnerem w regionie dla Chin pozostaje Arabia Saudyjska i kraje sąsiednie. Natomiast również tutaj dodatkowo jeszcze w komunikatach, w deklaracjach, które zostały przyjęte w Riyadzie, znalazły się sformułowania, po których Teheran wezwał chińskiego ambasadora, wyrażając swoje zaniepokojenie i no, składając coś w rodzaju delikatnego, bo delikatnego, ale protestu. Teraz chciałbym poruszyć kwestię mniejszości etnicznych i religijnych w związku z sytuacją i protestami. Tak? I zapytać o to, jakie postawy charakteryzują poszczególne grupy etniczne Iranu. Rozumiem, że do pani doktor jest pytanie. A do pana ambasadora również. To jest niełatwe, może nawet najbardziej trudne pytanie, ponieważ no jak wiadomo, Iran jest krajem wieloetnicznym, zlepionym, w którym większość perska to jest być może około 50% ludności, może troszkę więcej, może troszkę mniej. Jest jakiś element również takiego nacjonalizmu irańskiego, który tutaj występuje. No i jest ten spójnik w większości społeczeństwa religijny, który też powoduje, że ta spójność kraju jest coraz większa. Natomiast, no cóż, zarówno stosunki międzynarodowe, jak i rozwój sytuacji w poszczególnych państwach, no niestety dla obserwatorów nie są zdjęciem, kliszą, która ujmuje konkretną sytuację, ale raczej filmem, który się przesuwa, ma swój początek, bieżący wymiar i jakąś przyszłość. I tutaj na terenie Iranu również ze względu na sytuację gospodarczą, sytuację społeczną, następują rzeczywiście w wielu regionach budzą się pewne resentymenty narodowe, czy to jeśli chodzi o Kurdów, czy jeżeli chodzi o Arabów, czy o Azerów, czy o wiele innych narodowości, które tutaj są. W moim przekonaniu no nie jest to jeszcze poziom, który prowadzi do jakiejś dezintegracji czy rozsadzania państwa, natomiast wymaga również od władz zwrócenia uwagi i pewnie z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego, perspektyw rozwoju kraju, no to potencjalne zagrożenia związane z ruchami nacjonalistycznymi na przykład są bardziej groźne niż powiedzmy sprawy obecnych protestów i również traktowania kobiet w Iranie. Aczkolwiek też bardzo ważne, bo znowu Arabia Saudyjska już w tej chwili pokazała, że większe wprowadzenie kobiet do życia państwa, do stanowisk różnego rodzaju, odblokowuje wewnętrzną energię. W Iranie ten potencjał dopiero po prostu no, jest ogromny, natomiast jest niewykorzystany. To, co mogę jeszcze powiedzieć po prostu z perspektywy szerszej, również regionalnej, no również siły zewnętrzne starają się wpływać na sytuację tutaj etniczną i nastroje w poszczególnych prowincjach zamieszkiwanych przez różne mniejszości etniczne. Jest to problem no, nie tylko Iranu, ale właściwie całego regionu, bo my w Europie często upraszczamy sytuację. No, Irańczycy nie patrzymy po prostu na, że to jest cały konglomerat. Afganistan
no też mimo naszej tam również obecności w dalszym ciągu mało kto się orientuje, jaka jest struktura etniczna, jakie są te wewnętrzne uwarunkowania. Nawet no, mamy Irak, który na naszych oczach się przecież dezintegruje, rozpada przynajmniej na trzy części, choć jest to proces bardzo rozłożony w czasie. Regionalizmy występują bardzo silne również w takich krajach jak Arabia Saudyjska. I gdyby nie ten spójnik w postaci dużych pieniędzy, możliwości rozwojowych, stabilności i jednocześnie wsparcia sojuszników, no to też można byłoby się spodziewać, że tam sytuacja potoczy się inaczej. Ja o tym mówię między innymi, bo to jest, no są bardzo szczegółowe sprawy. Nie mamy czasu, żeby w nie wchodzić, ale staram się na różnych forach na nie wskazywać, żeby pokazać również ze strony Europy, jakie są potrzeby zmiany polityki, podejścia takiego, które by powodowało, że w końcu nie będziemy mieli zagrożeń i wrogów na wszystkich granicach europejskich. No bo mamy Rosję po prostu i cały Wschód. I jeśli jeszcze Bliski Wschód, nasze bezpośrednie południowe sąsiedztwo Unii Europejskiej będzie w dalszym ciągu tym obszarem chaosu, którym jedynie gdzieś są wyspy stabilizacji, bardzo ważne i silne, to po prostu w którymś momencie zapłacimy za to cenę. Bo znowu nie możemy traktować sytuacji, że z jednego uzależnienia od energetycznego od Rosji przekształcimy się, przerzucimy się na uzależnienie z Bliskiego Wschodu. Tym bardziej, że Bliski Wschód, ja o tym wspomniałem wcześniej, no to przecież są również te problemy związane z zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą rzutować na zaopatrzenie Europy w surowce energetyczne. Trochę uciekłem od spraw etnicznych, ale myślę, że tu jeszcze będzie okazja, żeby to uzupełnić. To ja mogę do nich wrócić trochę, jeśli... To liczyłem. Więc tutaj faktycznie trzeba podkreślić to, że Iran jest krajem bardzo wieloetnicznym i to ma znaczenie i to w tych protestach bardzo widać, bo jak ja zaczęłam mówić, w pewnym momencie chyba ten wątek mi się trochę urwał, kto protestuje, czyli właśnie to są kobiety i oczywiście ich rodziny, bo często te kobiety nie wychodzą same, prawda? To są bardzo młodzi ludzie, tutaj pokazują rozmaite raporty, że ta średnia wieku osób na przykład zatrzymanych to są jacyś nastolatkowie wręcz, więc to dzieci często. To są właśnie, tak jak już mówiłam, robotnicy, grupy takie, które mają coś do powiedzenia w kwestiach, chcą coś powiedzieć w kwestiach ekonomicznych i to są właśnie też mniejszości etniczne. Wszystko zaczęło się, tak jak mówiliśmy, od śmierci Kurdyjki. To też jest bardzo ciekawe, dlatego że ona stała się takim, prawda, ten Kurdystan, który gdzieś tam cały czas na marginesie był, ona stała się taką bohaterką tych protestów i tam nawet pojawiały się hasła w ogóle w języku kurdyjskim, które przeniknęło to do takiej ogólnej świadomości. To jest coś, z czego wcześniej nie było w tego typu protestach, więc to jest też bardzo ciekawe. Więc mamy z jednej strony właśnie Kurdów, mamy społeczność azerską, czyli to jest północny zachód Iranu i to jest faktycznie no, jedna z takich największych grup etnicznych, gdzie też gdzie oni też udział w tych protestach biorą i pokazują. Ostatnio wyszedł taki raport, który przygotowali właśnie azerscy aktywiści, którzy działają w obszarze praw człowieka i oni przede wszystkim oczywiście skupili się na mniejszości azerskiej, właśnie pokazywali, co reżim, jak postępuje z tymi osobami, które protestują właśnie pochodzenia azerskiego, ale też, prawda, to są zarzuty, którymi spotykają się ludzie bez względu na pochodzenie etniczne i to są właśnie, to są aresztowania i tortury i gwałty i rozmaite kary, łącznie z karą śmierci, o czym mówiliśmy.
Ale oni też w tym raporcie skupili się w ogóle na sytuacji mniejszości, pokazując też, że dużo gorzej rząd ze wszystkimi postępuje źle, ale dużo więcej właśnie ofiar różnego typu jest wśród mniejszości, wśród Kurdów, właśnie wśród Azerów. No i ta trzecia ważna grupa to są Beludżowie. To jest, tak jak mówiłam wcześniej, południowo-wschodni Iran, duży obszar też, no mniejsza oczywiście społeczność, to jest jakieś może, nie wiem, 1,5 miliona, mniejsza niż oczywiście ta azerska czy kurdyjska mniejszość, ale też sprawiająca no, władzom dużo problemów, że tak powiem. To jest też mniejszość nie tylko etniczna, ale też mniejszość religijna, dlatego że to są przede wszystkim sunnici. To też ma znaczenie na linii takich relacji między rządem centralnym w Teheranie, a właśnie Azerami, przepraszam, Beludżami. To jest obszar bardzo dużej też biedy, bardzo dużego poczucia właśnie wykluczenia, gdzieś bycia na marginesie tego państwa. Mówi się, że tam nawet pokazują raporty, że 70% społeczeństwa w tamtym regionie żyje poniżej takiej dopuszczalnej, prawda, granicy biedy. To jest ogromny brak pracy, to jest dyskryminacja na różnych poziomach życia społecznego. I to, co tam się też dzieje tam teraz, jak zaczęły się we wrześniu te protesty, to też takie bardzo krwawe, bardzo głośne wydarzenie, do którego cały czas zresztą tam się wraca. Bardzo duże protesty, które się odbyły pod koniec września, dlatego że tam sytuacja dość, powiedzmy, podobna do tej ogólnoirańskiej sytuacji z Jiną Amini. Tam szef policji został oskarżony o to, że zgwałcił nastolatkę i to też wywołało bardzo duże poruszenie, bardzo duże protesty, gdzie weszło, jakby funkcjonariusze państwowi weszli i ten to był taki czarny piątek, kiedy zginęło prawie 100 osób po prostu od tak, prawda? Więc to też są rzeczy, które takie dość przerażające, które się dzieją. No i właśnie tak jak pokazują te różne raporty, że przede wszystkim, no, że mniejszością po prostu bardzo źle też w sytuacji tej się dzieje, a one też jak najbardziej właśnie są w tą całą sytuację zaangażowane. Nim przejdziemy do pytań od publiczności, chciałem zapytać pani doktor jako sygnatariuszki o przedstawienie inicjatywy polskich iranistów podjętej na skutek właśnie wydarzeń, które miały miejsce w Iranie. No, to jest przede wszystkim inicjatywa, tutaj należą się podziękowania pani doktor Karolinie Rakowieckiej-Asgari, która była inicjatorką tego i moim kolegom i koleżankom właśnie z Zakładu Iranistyki naszego Uniwersytetu. No to jest taki, prawda, my widzimy sytuację, jak zresztą państwo teraz też mają obraz taki dość czarno, prawda, więc mamy reżim, który nie ustępuje, raczej zmian jakichś, jak już rozmawialiśmy o tym, no niespecjalnie w najbliższej perspektywie spodziewamy. Też ja jeszcze może powiem, że to jest oczywiście tak, że nie wszyscy w rządzie nawet, nie wszyscy we władzach uważają, że należy aż tak brutalnie postępować z tymi protestującymi. Niemniej no, widać, że ta frakcja, która uważa, że tak należy, wygrywa i to są no, rzeczy, które się dzieją przerażające, bo te, prawda, już kilka tych wyroków śmierci, które zostały wykonane pod jakimiś zarzutami takimi, no, że ktoś tam, nie wiem, pobił kogoś z tych bojówek paramilitarnych, tych Basidżów, tego typu rzeczy w ogóle niewspółmierne, nawet trudno, prawda, trudno o tym mówić, te wyroki, które zapadają jakoś bardzo szybko, te rozmaite wymuszane przyznania się do jakiejś winy, więc
Więc no, tutaj sytuacja wygląda bardzo kiepsko. Natomiast sytuacja pokazuje też, że, no, że trzeba o tym mówić, że trzeba o tym mówić, właśnie trzeba w tej sprawie starać się też gdzieś tam otwierać światu oczy. Ta konkretna akcja, ona się zaczęła w Niemczech, w Bundestagu, gdzie właśnie niektórzy politycy postanowili objąć poszczególne ofiary, które trafiły gdzieś tam do aresztów, takim patronatem i w ich sprawie działać, gdzieś tam pisać, odwoływać się. No, to nie jest tak, że właśnie zmienimy w ogóle tą całą sytuację, ale też praktyka pokazuje, że jeśli jest duży taki nacisk jakiś gdzieś tam opinii międzynarodowej, no to być może kogoś da się rzeczywiście uratować. Był taki bardzo głośny jakiś czas temu apel świata artystów wobec aktorki, takiej, która grała w filmach, które też gdzieś tam do przeniknęły poza Iran, prawda, do tutaj w Europie oglądane na przykład. No i rzeczywiście ona została zwolniona za kaucją. Pokazują też właśnie, są takie sytuacje, gdzie widać, że dzięki jakiemuś tam zaangażowaniu, podnoszeniu tych spraw, że nie wiem, że ktoś przynajmniej dostaje możliwość, nie wiem, skorzystania z adwokata, czy coś takiego się dzieje, bo tutaj reżim swoich przepisów niekoniecznie przestrzega w ogóle, prawda, w tym, jak powinny takie rzeczy wyglądać. No więc oczywiście, tak jak pan ambasador wcześniej mówił, świat zajmuje się trochę innymi problemami, wielu polityków zajmuje się innymi problemami, czyli właśnie programem nuklearnym Iranu, co jest jakoś tam, prawda, no, dla każdego z nas istotne. Mówi się dużo o kwestiach, nie wiem, zaangażowania właśnie irańskich dronów w Rosji, ale też no, trzeba mówić o tych kwestiach związanych z prawami człowieka i tym, co się dzieje. I to jest coś, co, no, co możemy zrobić, bo niewiele więcej. Że tu potrzebna jest konsekwencja, a jednocześnie zwrócenie właśnie uwagi, że nie jest to problem w danym momencie, bo akurat taka jest koniunktura jednego państwa, ale że po prostu jeżeli mają nastąpić jakieś zmiany, to trzeba trochę szerzej na to patrzeć, a jednocześnie no, nie zmieniać podejścia w zależności od jakiejś sezonowej koniunktury. Dobrze, to dziękuję pięknie za odpowiedzi i chciałem się zapytać, czy ktoś z widzów chciałby o coś dopytać naszych prelegentów? To ja bym chyba miała takie pytanie. Nie wiem, czy mnie słychać? Słychać. Dobrze, to ja bym się chciała zapytać, jak państwo by powiedzieli, jakie są współcześnie takie największe cele no, rządzących Iranem? To znaczy, do czego Iran zarówno no, na takiej platformie międzynarodowej, do czego on dąży, zarówno właśnie w przestrzeni międzynarodowej, jak i wewnętrznej? No, jeśli można krótko powiedzieć, to na pewno dąży przede wszystkim do przetrwania. Do przetrwania w możliwie najlepszej kondycji, ale to nie jest nic dziwnego, bo generalnie rzecz biorąc każda władza do tego dąży, a władza autorytarna w szczególności. Pytanie, czy Iran rzeczywiście dąży do porozumienia nuklearnego, do powrotu? Myślę, że tak, ale widzi to w szerszym kontekście. Irańczykom, również temu kierownictwu, no, zależałoby na polepszeniu stosunków z Zachodem i niejednokrotnie dawali tego wyraz. Jest to takie dość oczywiście pragmatyczne też podejście. Natomiast specjalnie nie chcieliby
i żadnych ustęp ze swojej strony, większej elastyczności wykazywać. Ta sytuacja w Iranie jest rzeczywiście bardzo trudna, ponieważ ten reżim, tak jak mówiliśmy wcześniej, bardzo się okopał. No i każde złagodzenie na przykład sankcji oznacza też umocnienie reżimu. Chyba nie ma dobrej w tej chwili żadnej recepty, żadnego modelu, który byłby do zastosowania w Iranie na przyszłość. Być może jakieś zmiany nastąpią dopiero w miarę regulowania szerszych stosunków globalnych, bo też musimy zwrócić uwagę na to, że stoimy w tej chwili w okresie, znajdujemy się takiego przełomu w stosunkach globalnych, kiedy jedna epoka odchodzi już do historii, a druga dopiero się zaczyna kształtować i nikt nie wie ani jak ona będzie wyglądała, ani jakimi środkami, czy tylko politycznymi, pokojowymi, czy również militarnymi, dojdzie tutaj do jakichś rozstrzygnięć. Niewątpliwie chcieliby również, zależy im na stosunkach z Europą. Ja jestem doradcą dyplomatycznym, jak tutaj pan Bartłomiej powiedział, w Krajowej Izbie Gospodarczej. W ostatnich latach niejednokrotnie zapraszaliśmy delegacje z Iranu, również nasze misje biznesowe tam wyjeżdżały. No, z punktu widzenia tego środowiska biznesu, tam jest ogromne oczekiwanie na zmianę warunków, na otwarcie Iranu na zewnątrz, na robienie normalnych interesów i jednocześnie no, znajdujemy tam bardzo wielu takich partnerów, bardzo praktycznie podchodzących bez żadnej ideologizacji. Natomiast no, Iran również ma przed sobą ogromne problemy do uporządkowania takie o charakterze strukturalnym. Ja wspominałem chociażby o korupcji. Islam nakazuje wiernym, że jeżeli władza jest skorumpowana, to należy ją obalić. No tutaj też ten element pewnie w Iranie gdzieś tam podskórnie przynajmniej wygląda. My żeśmy stosunkowo niewiele tutaj, czy w zasadzie nie mówili o Rosji, bo Rosja stara się też ugruntować swoje pozycje w Iranie. W ostatnim, ubiegłym roku został między innymi utworzony korytarz transportowy północ-południe, który ma pomóc Rosji w handlu z Indiami i w ogóle z obszarem Oceanu Indyjskiego. No, mówiłem również tu o Chinach, które jak dotąd są niespełnionym jakimś marzeniem tutaj Teheranu na poprawę swojej sytuacji. No i jakby to zreasumować, pewnie zależy im na tym, żeby swoją pozycję regionalnego mocarstwa, które ma silne wpływy w Iraku, w Syrii, w Libanie, w Jemenie, gdzie łączy się to jednocześnie z jakimiś działaniami takimi propagującymi szyizm w różnych regionach, z konkurencją przede wszystkim z Arabią Saudyjską, w Azji Środkowej, w Ameryce Łacińskiej nawet, jeżeli chodzi o pewien model propagandy i promowania swoich tutaj, swoich interesów i swojego podejścia. Natomiast myślę, że to powinniśmy odnotowywać te czynniki, o których mówiłem, ale jednocześnie nie spodziewać się zbyt wiele, że ten reżim okopany na swoich pozycjach w Teheranie potrafi być w jakimś głębszym, większym stopniu elastyczny, otwarty, czy stać go na daleko idące reformy. Tym bardziej, że historia stosunków międzynarodowych pokazuje, że z reguły takie reżimy podejmujące reformy, no jednocześnie podkopują swoją pozycję władzy w swoim środowisku, co często prowadzi do upadku tej władzy.
Ja bym jeszcze, jeśli mogę, powiedziała, właśnie pan ambasador mówi, że reżim dąży do przetrwania. No właśnie w tych kwestiach społecznych on dąży do takiego przetrwania w tej formie, w której jest. To oczywiście nie jest tak, że polityka wewnętrzna, że polityka dotycząca spraw społecznych, że ona się na przestrzeni tych ponad 40 lat w ogóle się nie zmieniała, że nie wiem, kwestie związane z chociażby z sytuacją kobiet, że one cały czas są dokładnie takie same, bo oczywiście że to też tutaj mamy do czynienia z różnymi fluktuacjami, ale faktycznie w ostatnich czasach ta ingerencja taka państwa właśnie gdzieś tam w życie prywatne obywateli i w te kwestie społeczne, ona jest dużo większa. No i widać też teraz, że prawda, dominujący głos mają ci, którzy cofnąć się nie chcą w żaden sposób, że te kwestie związane, od których się zaczęło właśnie, te kwestie związane z hijabem, z kobietami, te kwestie społeczne, to są tak ważne, prawda, bo to jest ta taka podstawa też po prostu tego całego pomysłu na tą Islamską Republikę Iranu, że to są te wartości właśnie związane w ich mniemaniu z rewolucją islamską, że tutaj nie ma za bardzo miejsca na to, jak w ogóle się można by cofnąć. I to, no, to widać, prawda? Pojawiły się jakieś w pewnym momencie pogłoski, że może coś tam policja obyczajowa będzie rozwiązana, to były tylko pogłoski. Teraz jest tak, że niedawno na jedno ze stanowisk najwyższych został powołany właśnie człowiek, który jest znany ze swojego bardzo konserwatywnego podejścia właśnie do kwestii społecznych. To wszystko oczywiście powoduje jeszcze większe niezadowolenie, jeszcze większy taki rozdźwięk, nie wiem, między tym, co publiczne, a tym, co mamy w domu, jak też chcemy żyć, prawda? I też trzeba mieć świadomość, że w ogóle różnego typu statystyki, o ile w ogóle możemy mówić o jakichś sensownych statystykach w takim kraju, który jest dyktaturą, no one pokazują, że to niezadowolenie z tego konkretnego sposobu rządzenia jest bardzo duże, tego połączenia takiego właśnie republiki z teokracją, takiego no, jedynego w swoim rodzaju, które mamy w Iranie, że ta niezgoda jest duża, no ale te, prawda, rządzących to nie rusza. Ja bym tutaj jeszcze zaświecił maleńkie światełko nadziei dla kobiet irańskich i dla Irańczyków w ogóle poprzez przykład właśnie Arabii Saudyjskiej, gdzie przez całe dziesięciolecia podobne praktyki jak dzisiaj w Iranie były realizowane, jeżeli chodzi o wymogi właśnie obyczajowe, jeżeli chodzi o działanie policji religijnej. I potem, i przy tym bez jakichś specjalnych protestów czy większego zainteresowania ze strony sojuszników, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. I wreszcie okazało się, że energiczny i zdeterminowany przywódca, takim jakim jest następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Muhammad bin Salman, no doszedł do wniosku, że po prostu dalej tak nie może być. I ta determinacja doprowadziła rzeczywiście do rewolucyjnych zmian. Być może również jest to w którymś momencie no, dobry przykład, żeby i władcy w Teheranie wyciągnęli właściwe wnioski, tym bardziej, że w ostatnim okresie znowu bardzo zabiegają o poprawę stosunków z Saudyjczykami. To ja bardzo dziękuję za taką ciekawą i złożoną odpowiedź. Bardzo prosimy, zapraszamy następnych. Mamy jedno pytanie zadane w komentarzu na Facebooku. Dzień dobry. Jaką rolę i znaczenie mają zbrojni aktorzy niepaństwowi wspierani przez Iran w polityce bezpieczeństwa tego państwa, ale w wymiarze wewnętrznym? Czy są oni jakoś wykorzystywani dla zapewnienia bezpieczeństwa reżimu, czy bazuje on jednak na formacjach ściśle irańskich?
Pani doktor? To ja chyba, to znaczy rozumiem, że chodzi o jakieś siły zewnętrzne, które miałyby się mieszać tutaj do irańskiej polityki, tak? Chyba tak. Tak? Niepaństwowi, aktorzy niepaństwowi wspierani przez Iran w polityce bezpieczeństwa tego państwa, ale w wymiarze wewnętrznym. Ja myślę, że to jest rzeczywiście trudna odpowiedź, ponieważ chyba Iran raczej odwrotne tutaj są poczynania irańskie, czyli po prostu te organizacje irańskie, takie jak Strażnicy Rewolucji, odgrywają, czy na przykład siły Quds, Al-Quds, one odgrywają rolę w realiach wewnętrznych poszczególnych krajów, gdzie Iran ma wpływy albo o te wpływy zabiega, czyli w Iraku, w Syrii, Libanie, Jemenie i tak dalej. Zresztą te działania w wielu przypadkach okazały się bardzo istotne dla tworzenia sytuacji wewnętrznej, kształtowania sytuacji wewnętrznej w poszczególnych krajach. Ja tylko przypomnę zaangażowanie irańskie na przykład w walkę z Państwem Islamskim, kiedy rzeczywiście na terenie Iraku, ale również Syrii, Irańczycy odegrali tutaj całkiem sporą rolę. Natomiast myślę, że gdyby któraś z tych organizacji, nie wiem, i libański Hezbollah, czy jeszcze jakieś inne organizacje w regionie finansowane przez Irańczyków i de facto stanowiące klientele, próbowały wpływać na realia, na sytuację wewnętrzną w Iranie, no to bardzo szybko zostałyby tutaj skarcone. Ja też nie wiem, czy jednostką pozapaństwową można by nazwać, bo tak jak mówię, ja nie do końca chyba zrozumiałam to pytanie, ale też moglibyśmy tutaj powiedzieć o Basidżach, bo to jest taka instytucja, która podlega, prawda, strażnikom rewolucji, jest związana z tą instytucją, natomiast to są przede wszystkim ochotnicy, to są takie paramilitarne bojówki, które składają się z ochotników. I to jest oczywiście siła wykorzystywana bardzo prężnie, bo to są, no począwszy od tego, że to są osoby, które w ogóle sprawdzają różne kwestie dotyczące chociażby właśnie tego przestrzegania stroju gdzieś tam na ulicach, po angażowanie się też właśnie takie jak bojówki po prostu. I to jest bardzo ważna taka siła, ale no związana z państwem oczywiście, choć nie prawda, tak jak wojsko na przykład. Siła wewnętrzna, tak czy inaczej, jest rzeczywiście bardzo silna, bo Basidżów przynajmniej jest około 90, może 100 tysięcy w Iranie i są to też często prości ludzie, ale już po praniu mózgów. Czy ktoś chciałby zadać jeszcze jakieś pytanie? Nie wiem, miga pan Prawucki. Tutaj zapraszam. Ostatnia szansa. Nie widzę, nie słyszę, więc w takim wypadku pozostaje mi pięknie podziękować Państwu za udział, za podzielenie się sporą dawką wiedzy. No i bardzo obszerny w zasadzie opis zagadnienia, tak, z wielu różnych perspektyw. Także pięknie dziękujemy i liczymy, że jeszcze może kiedyś
Państwo zgodzą się na udział w jakimś kolejnym wydarzeniu, jeżeli coś istotnego będzie działo się w Iranie, co wymaga komentarza. Ja myślę, że tutaj przynajmniej ode mnie, od nas to podziękowania jeszcze raz za zaproszenie. Powodzenia dla Instytutu, powodzenia dla współorganizatora, czyli Forum Młodych Dyplomatów. Ja tylko mogę powiedzieć, że jako emerytowany dyplomata widzę ogromną potrzebę napływu młodej kadry dyplomatycznej do polskiej służby zagranicznej. Bardzo to jest potrzebne, ludzi kompetentnych, oddanych, znających realia międzynarodowe i potrafiących myśleć w kategoriach polskich interesów narodowych. Także trzymam kciuki, żeby również takie spotkania jak dzisiejsze no, służyły takiemu formowaniu podejścia tych, którzy w przyszłości będą sterowali również polską polityką zagraniczną. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że takie spotkanie Państwo zorganizowali. Też śledzę z zainteresowaniem tą inicjatywę. I też cieszę się po prostu, że o Iranie w tak trudnym momencie dla irańskiego społeczeństwa po prostu w Polsce się mówi, bo tak jak mówiłam, to też jest ważne, żeby o tych rzeczach mówić, więc cieszę się, że mimo tego, że trochę czasu minęło i może pewne rzeczy jesteśmy daleko, one może mniej nas czasem poruszają, ale że właśnie nie jesteśmy na to obojętni, tylko jednak do tego wracamy i mówimy, co tam się dzieje. Także dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie i do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.